Mam bulimię, Mejra mi na imię. Hej, zapraszam na pierwszy filmik z serii Mam bulimię, Mejra mam na imię. No, jak sama nazwa wskazuje, Mejra będzie opowiadać o swojej bulimii. W tym odcinku będzie mówić o tym, jak ogólnie u niej to wygląda, jak często miewa napady, jak to się ogólnie, jak się kończą takie napady, jakie to uczucie, jakie ma triggery i tego typu rzeczy. Tu już ogólnie ostrzegam, że filmik może być triggerujący dla osób z zaburzeniami odżywiania. No i chyba tyle. Mejra jak zwykle jest anonimowa, czyli no ma zasłoniętą twarz. A ja się przebrałam, żeby nie była taka samotna w tym swoim przebraniu. No i tyle. Zapraszam do oglądania. Cześć, dzisiaj będziemy rozmawiać z Mejrą na temat jej bulimii. Mam tutaj listę pytań, jak zwykle. Dobra, to jedziemy. Jak w skrócie wyglądała u Ciebie bulimia? Ogólnie to po prostu co jakiś czas zdarzało mi się zazwyczaj, jak miałam większą wagę. Napady takiego jedzenia, a potem następnie prowadziło to wymuszenia wymiotów. Czasami nie musiało być to na przykład dużo żarcia, tylko na przykład coś, co stwierdziłam, że jest za bardzo tłuste, zjadłam. Że jest za dużo kalorii. Że jest za dużo kalorii, dokładnie. No taki po prostu zazwyczaj jak to zjadłam już, to miałam takie straszne wyrzuty sumienia i wtedy powodowało to do wymiotów. Czyli wyglądało to tak, że coś jadłaś, wtedy się pojawiało poczucie winy, że zjadłaś i miałaś potrzebę się tego pozbyć. Tak, zwłaszcza, że ten stres i poczucie winy powodowało, że czułam się niedobrze. Że musiałam, że mnie aż po prostu żołądek ściskało. Dobra, to następne pytanie. Jak często miałaś napady objadania? Podczas samego epizodu, czy... Znaczy nie wiem, pytanie jest po prostu jak często, więc możesz zinterpretować po swojemu albo opowiedzieć na jedno i no, drugie. No w trakcie epizodu, no to nie było żadnego, że tak powiem, schematu. Zdarzało mi się parę razy w dniu, zdarzało mi się co dwa dni. Nie ma takiej, że tak powiem, rutyny w tym, nie? Czasami były jakieś czynniki, na przykład, że ktoś skomentował moją wagę, to wtedy więcej jadłam, albo stres związany na przykład z złą sytuacją w domu, że coś się stało, albo coś się stało w szkole. No teraz już nie chodzę do szkoły, to głównie fakt, że kupiłam sobie wagę i patrzę na tą wagę co jakiś czas, to głównie powoduje u mnie. Czyli jak to ogólnie wygląda, w sensie, bo co sprawia, że ten, masz te napady objadania? Czy to jest jakiś trigger, po którym czujesz potrzebę zjedzenia, czy to po prostu jakoś losowo, czy jak to działa? No, często jak mam po prostu jakiś stres, no i też związane jest też to z moimi stanami depresyjnymi, bo jak się czuję smutna, to często zamiast na przykład ciąć się, potrzebuję jakiś inny sposób odreagować, albo no, trochę serotoniny w jedzeniu, wiadomo. Co jeszcze? No, tak jak mówiłam, czasami jakieś właśnie uwagi ze strony innych powodują właśnie tego, że nagle potrzebuję zjeść dużo. Czasami po prostu mam taki impuls, że potrzebuję, ale to też często moja ten terapeutka powiedziała, że też jest trochę związane z tym borderline'em, który mi ten, że mam takie po prostu, że kompulsywnie muszę to zjeść. Ogólnie o borderline mamy też filmiki i Mejra pokaże tutaj, możecie kliknąć. To może tak dla kontekstu jeszcze powiedz, co jeszcze masz poza borderline'em i bulimią. Mam jeszcze zaburzenie afektywne dwubiegunowe. I o nim też mamy film, całą serię właśnie z Mejrą, gdzie opowiada o tym, jak to u niej przebiegało. Oraz fobię społeczną, psychotyczną, jak to określił mój
psychiatra. I o tym w sumie też rozmawialiśmy. Mamy też serię, jak możesz pokazać. Tutaj możecie kliknąć. No. I ogólnie no, te zaburzenia wszystkie, one się tak jakby napędzają wzajemnie, nie? No tak. Bo jak na przykład w borderline jest impulsywność, albo w manii w HAT jest impulsywność. Nie wiem, czy to u ciebie akurat właśnie... W manii nie miałaś bulimii. Nie, w manii to ja zazwyczaj właśnie byłam chuda, bo nie jadłam, mało jadłam, mało spałam, dużo się ruszałam. Więc mani w ogóle byłam też zajebista, nie się czułam, więc to nie wpływało. Czyli na wtedy miałaś remisję, jak chodzi o bulimię, że nie miałaś bulimii. Ale na przykład borderline'owa impulsywność, czy jakoś wpływa na to, że na przykład impulsywnie jesz i nie myślisz o tym, a później dopiero dociera do ciebie, że dużo zjadłaś właśnie na tak tej zasadzie. Stwierdziła właśnie moja terapeutka po tym, jak z nią rozmawiałam właśnie o tych moich napadach. Dobra, i... A, tu jest następne pytanie, jak się one kończyły, w sensie te objadania, czyli że na przykład wymioty albo coś innego, bo znaczy, ludzie w różne sposoby to robią. Zazwyczaj te objadania po prostu kończyły się tym, że zaczęłam czuć takie duże wyrzuty sumienia i się stresowałam tym, że to zjadłam, przez co zaczęło mnie, po prostu zaczęło mi się robić niedobrze, brzuch mi strasznie ściskał i po prostu czułam, że jedyne mogę to zatrzymać, po prostu zmuszając się do wymiotów. Czasami jak nie chciałam zwymiotować, bo czułam, że ten że nie powinnam, bo bulimia, to mimo wszystko kończyło się to na przykład na cięciu się, więc to też nie jest zdrowe. Czyli odreagowałaś wtedy w inny sposób, żeby... Tak. No dobra. A tu jest jeszcze pytanie, jakie to uczucie, kiedy masz potrzebę zjeść dużo naraz? No ciężko to jest, tak. To jest coś, co ci tak ciągnie, myślisz cały czas o tym, nie jesteś w stanie tego, no ciężko mi to dobrze wytłumaczyć. Czy to jest podobne jak przy samookaleczaniu, że tak się czuje takie narastającą potrzebę i w końcu musisz zjeść, czy znaczy inaczej? To nie zawsze jest takie narastające, czasami to jest po prostu pstryczek i nagle musisz. No z okaleczaniem w sumie też. No więc tak to też jest. Nie jest takie... Porównywałam to delikatnie, bo to jest mimo wszystko też uzależniające, a tak samo jak cięcie się, nie? Więc uzależnienie często podobnie się odczuwa, że musisz coś zrobić. Typu też alkohol i papierosy i tak dalej. Czyli w sumie u ciebie to jest uzależnienie, czy nie? Tak, to jest uzależniające, no bo mimo wszystko też powoduje to wszystko dopamina, to jedzenie i tak dalej, więc a to jest główny składnik właśnie, który uzależnia, nie? Więc bulimia też prowadzi do właśnie uzależnień, do jedzenia, nie? A czy masz na przykład tak, że zajadasz stres albo też, coś innego? Też. Też, stres też właśnie wywołuje to bardzo często. Czyli jak masz takie sytuacje na przykład stresowe albo jakieś inne nieprzyjemne, które powodują, że zajadasz ten stres, to wtedy się aktywuje też bulimia. Tak, dokładnie. A czy masz czasami tak, że na przykład jesz za karę, typu, że czujesz potrzebę ukarania się i za karę jesz? Bo tak, nie. Bo niektóre osoby z borderline tak mają, a u ciebie akurat tak nie ma. Nie, to u mnie nie występuje. Dobra, to następne pytanie, tu już częściowo odpowiedziałaś, bo jest pytanie, co triggeruje u ciebie takie napady? A może będziesz chciała coś dodać? No właśnie to, co wspomniałam, stres, uwagi na temat mojego ciała, albo jakieś dziwne... na przykład też w mojej rodzinie często było coś takiego, że ty bierzesz dokładkę? Ty potrafisz tyle zjeść? Ja bym tyle nie mogła. No więc różne takie, no mi się zdaje, że główne zaczątki to przez moją rodzinę i fakt, że byłam prześladowana w szkole za to, że byłam grubsza. A już w następnym odcinku porozmawiamy między innymi o tym, kiedy to wszystko się zaczęło, jak bulimia wpływa na życie Mayry, jak sobie z nią radzi i jaki to ma związek z jej pozostałymi zaburzeniami.